Poruszają się nim francuskie elity. Wygląda jak auto premium. Ale czy naprawdę nim jest? DS7 Crossback testowany na kanale GIT to auto, na którym z pewnością zawiesicie oko. Konrad Domański, zapraszam na spotkanie z tym luksusowym francuskim SUV-em. Bryła tego auta od razu krzyczy do nas, że mamy do czynienia z prestiżowym modelem, w którym producent zadbał o niemal każdy detal. Świadczy o tym chociażby masywny czarny grill z logo DS, chromowane wstawki i piękne kierunkowe reflektory DS LED Vision, które przy każdym otwieraniu i zamykaniu auta wręcz tańczą, a podkreślają to kryształy, które w nich ukryto. Przedni pas jest agresywny, a zarazem elegancki. Podobnie z tyłu, gdzie oprócz chromowanego paska ukazuje nam się najbardziej charakterystyczny element tych partii – światła z trójwymiarową głębią. Coś absolutnie pięknego. Spójrzcie też na profil tego DS-a. Całość robi bardzo dobre wrażenie, a dodatkowo producent nie zapomniał o praktycznych dodatkach, jak plastiki na progach i nadkolach. To w końcu SUV ze sporym prześwitem. Dodajmy jeszcze, że wymiary tego auta to 4,57 m długości, 1,9 m szerokości, bez lusterek i 1,6 m wysokości, przy rozstawie osi na poziomie 2,73 m. Na mnie DS7 Crossback zrobił większe wrażenie niż bezpośrednia konkurencja z Niemiec, a częściowo też z Azji. Mimo wszystko, myślę, że zrobiłby jeszcze większe, gdyby nie to, że testowałem go po spotkaniu z Peugeot 508 i to w topowej wersji wyposażenia. We wnętrzu DS7 jest luksusowy, wyrafinowany i stylowy, a wiele elementów zostało zaprojektowanych specjalnie dla tego modelu, jak na przykład piękna tapicerka Rivoli Mistral. W środku jest wygodnie, szybko zajmiemy pozycję za kierownicą i mamy sporo przestrzeni. Czuć inspirację francuską modą, co podkreślają wszelkie przeszycia na desce rozdzielczej czy boczkach drzwi. Należy też podkreślić, że wszystkie materiały we wnętrzu są bardzo dobrze spasowane. Dobre wrażenie robi też kierownica multimedialna, spłaszczona u dołu i doposażona przez manetki zmiany biegów. Za nagłośnienie odpowiada z kolei francuska firma Focal, przygotowująca systemy Hi-Fi dla bardziej wymagających. Focal Electra w DS7, składający się z 14 głośników, podkreśla osiągnięcia tej marki w dziedzinie audio. Odbiór dźwięku jest bardzo dobry, ale nieco odstaje od Bowers & Wilkins w Volvo. Co ciekawe, przycisk uruchamiania silnika jest na samym środku, tuż pod zegarkiem BRM, który po wciśnięciu automatycznie się wysuwa. Niezły bajer, ale niektórzy twierdzą, że trochę siarowaty. Nietypowe jest też to, że sterowanie szybami znajdziemy w tunelu środkowym. Tutaj w oczy rzuci nam się też miejsce na kubki, wgłębienie na smartfon i sporo zamszu. Dobrze, że producent nie zapomniał o nieco głębszym schowku z bezprzewodowym ładowaniem smartfonów. A siedzenia? Fenomenalnie wykonane i wyprofilowane. Dobrze trzymają na zakrętach i możemy je swobodnie dostosować do siebie. Ale choć obszyte dobrej jakości skórą, to stosunkowo twarde, co może powodować dyskomfort tyłka. Możemy to jednak nieco obejść, bo doposażono je w funkcję masażu, ale pleców, nie pośladków. Nieźle jest też z tyłu, zarówno pod względem wykonania, jak i przestrzeni dla trzech osób, choć nie bez wad. Da się zauważyć chociażby, że skóra tapicerki kokpitu, boków i tylnych foteli są różne, a nawiewu z tyłu nie można całkowicie dezaktywować, na co narzekali pasażerowie w dłuższej trasie. Fajnie, że mamy elektryczne sterowanie oparć tylnej kanapy o 10 stopni. Elektrycznie otwierana jest też klapa bagażnika za pomocą przycisków lub ruchem stopą. Po otwarciu do dyspozycji mamy 555 litrów, podwójną podłogę i możliwość położenia oparć tylnej kanapy. Ścięty tył sprawia jednak, że tracimy nieco przestrzeni. DS7 to też technologiczne cacko z najlepszymi rozwiązaniami Francuzów, choć nie przez wszystkich chwalonymi. Wyświetlacz kierowcy jest konfigurowalny i możemy tutaj przeskakiwać między różnymi stylami, np. jazda, nawigacja czy liczniki i co najważniejsze, jest czytelny nawet w słońcu. Teraz uwaga, centralny ekran systemu DS7 ma aż 12 cali, jest dotykowy i po około godzinie, dwóch możemy przyzwyczaić się do tego systemu, który pozwoli nam uruchomić przyzwoitą nawigację TomTom z usługami online i zarządzać wszelkimi ustawieniami auta. Jakimi? Zobaczcie sami. We'll be right back.
Tuż pod ekranem jest też kilka przycisków dających szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Jak pewnie zauważyliście, sam ekran i jego okolice są bardzo podatne na zabrudzenia i odciski palców. W zależności od wersji możemy zainstalować na pokładzie kamerę na podczerwień oraz kamerę, która analizuje drogę przed autem i przygotowuje zawieszenie na to, co zaraz je spotka. Słabiutko wypada jednak kamera cofania, w dzień jeszcze ujdzie, ale w nocy to istna tragedia. Jak na SUV-a premium, albo aspirującego do miana premium przystało, DS7 ma też na pokładzie wszelkie najważniejsze systemy wsparcia kierowcy i bezpieczeństwa, jak chociażby asystent pasa ruchu, grunt, że systemy nie zawodzą. Pod maską testowanego egzemplarza znalazł się benzynowy silnik 1.6 turbo o mocy 225 koni mechanicznych, który rozpędza DS7 od 0 do setki w 8,3 sekundy. Prędkość maksymalna to nieco ponad 230 km na godzinę, a maksymalny moment obrotowy 300 Nm. Muszę przyznać, że ta jednostka daje radę. Silnik pracuje cicho i równo, radząc sobie spokojnie z 5 osobami na pokładzie. Nie męczy nawet, gdy wchodzi na wyższe obroty, bo na przykład kogoś wyprzedzamy albo śmigamy autostradą. I tutaj trzeba podkreślić bardzo dobrze wyciszone wnętrze. Auto jest dynamiczne i pewne w prowadzeniu, ale szkoda, że mamy jedynie napęd na przód. Co do zawieszenia, to jest komfortowe i zapewnia odpowiednią przyczepność, chociaż gdy agresywniej wejdziemy w zakręt, nadwoziem potrafi zabujać. Trzeba też pochwalić 8-biegową automatyczną skrzynię, która dobrze dobiera przełożenia. Wszystko zależy jednak od trybu jazdy, jaki ustawimy. Szkoda tylko, że końcówka widoczna w aucie nie została przygotowana specjalnie z myślą o DS7 i jest żywcem wyciągnięta z Citroenów czy Peugeotów. Takich elementów w tym aucie znajdziemy jeszcze kilka. Spalanie? To zależy od stylu jazdy, ale spokojnie osiągniemy 9-10 litrów, a nawet i zejdziemy poniżej 9. I teraz najważniejsze pytanie. Czy auto, które w topowej wersji kosztuje ponad 200 tysięcy złotych, chociaż startuje już od 140 tysięcy złotych, może konkurować z BMW, Volvo, Lexusem i innymi markami premium? Moim zdaniem jak najbardziej, bo jeśli chcemy się wyróżnić i szukamy wyjątkowego SUV-a, to DS7 Crossback będzie idealny. Ale z drugiej strony konkurencja ma też u siebie sporo lepszych rozwiązań. A co wy sądzicie o DS7 Crossback? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!